16 kwietnia na gali w Nowym Jorku. W końcu wracasz na ring i chyba najbardziej cieszysz się z tego, że poznałeś, potwierdziłeś w końcu tę datę. No tak, jak najbardziej to takie było wyczekiwane potwierdzenie, choć wiedziałem już wcześniej, że coś tam będą jakieś przymiarki do tej gali, ale no nie można było tego potwierdzić, bo to było nie do końca pewne, także teraz wszystko się wyjaśniło, 100% boksuję właśnie na tej gali, także no już przygotowania pełną parą, od jutra zaczynam pierwszy sparring, miałem je dzisiaj, ale troszeczkę to się zmieniło, nie było przeciwnika, także od jutra zaczynam sparingi, jeszcze 4 tygodnie ciężkiej pracy i chcę się pokazać z jak najlepszej strony. Przy twojej poprzedniej wizycie w USA, ty jechałeś jako rywal dla Centeno. Teraz to tak wygląda, jakbyś ty był zawodnikiem no, miejscowym, powiedzmy, od promotora, organizatora i tobie szukają rywala. Tak właśnie wygląda to? No ciężko mi to powiedzieć. Czekamy teraz cały czas na potwierdzenie jakiegoś przeciwnika. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach się okaże, kto to będzie. I już konkretnie będę się przygotowywał pod niego. No zobaczymy, kto to będzie, jak walczy, jaki tam po prostu ma styl, jak to będzie wyglądało. No jestem, no naprawdę czekam cały czas niecierpliwie już, żeby to się potwierdziło. Jakiego typu walki rywala się spodziewasz? 10-rundowa walka, 8-rundowa walka i z jakiej półki przeciwnika? No będzie to jakiś przeciwnik ze średniej półki, a walka będzie albo 10, albo 8. No to też ciężko powiedzieć, to wszystko się okaże na miejscu. Będzie to też zależało od czasu telewizyjnego, od tego jak to wszystko będzie wyglądało, także na miejscu to wszystko się wyjaśni. Przygotowujesz już się od dawna, a powiedz mi, wracając do tej walki z Hugo Centeno, przeżyłeś to, że jednak poniosłeś porażkę, no, nie tego zdecydowano, tak, ale jednak mimo wszystko byłeś gorszy, bo pamiętam ciebie z lipca, z tego pierwotnego terminu, to wtedy byłeś no, w super formie, potem w tym wrześniu ta forma już nie była tak wysoka, wydaje się, że no, mimo wszystko ten Centeno, pomimo tej waszej różnicy w warunkach fizycznych, on był w twoim zasięgu. Jak najbardziej był w moim zasięgu. Wydaje mi się, że jakbym pojechał w lipcu na tą walkę, jeżeli ono by się odbiło w lipcu, tak jak pierwszy raz tam polecieliśmy, to myślę, że byłoby dużo inaczej. No ja z przygotowań musiałem zrobić kolejne przygotowania, nie mogłem tego robić. Powinienem mieć powiedzmy 2-3 tygodnie przerwy i dopiero zacząć, a za 5 tygodni była następna walka. Także no to było wszystko trochę na takich wariackich papierach, ale no tamten rok ogólnie był szalony z tego względu, że przygotowywałem się do 5 walk. W zasadzie 5 razy się przekładała i już na koniec ta, także to już na koniec już miało praktycznie bardzo mało sensu. No, i tak ta walka, można powiedzieć, nieźle poszła, ale no, to nie było 100% moich możliwości. Jeżeli byłoby to za pierwszym razem, wydaje mi się, żebym zdecydowanie wygrał, bo forma naprawdę była perfekcyjna. Bez tego zera chyba tak już lżej ci się boksuje w rekordzie, bo pamiętam, jak kiedyś tak szukałeś swojego stylu, teraz no, generalnie jest to jakaś trochę wariacja na temat boksu. No, jest to dla mnie przyjemność, zabawa, bawię się tym, można powiedzieć, po prostu na tych treningach, a później to przekłada się do ringu. No, jest to jakaś w zasadzie moja praca i no, lubię to, co robię, mam taki fajny styl, tak mi się wydaje przynajmniej. No i ogólnie też mi się wydaje, że mi miły dla oka, prawda, jest ten boks. No, przynajmniej to, co teraz prezentuję na treningach, będę się starał przekładać do ringu, także to powinno wszystko zgrać się w jedną kupę i będzie to się świetnie prezentowało. Teraz chyba już z walki na walkę szukasz po prostu wyzwań, tak? To już nie ma żadnych walk na przetarcie, żadnego odbudowywania się. Szukasz chyba jak najlepszych przeciwników. No pewnie, że tak. No teraz w zasadzie co mi zostało? No mogę albo coś zdobyć, albo po prostu spaść na dół, tak? No taki jest sport. Albo idzie się do góry, albo spada się na dół. No to mam jeszcze, prawda, nie jestem jakiś stary, mam te swoje 5 minut, nie jestem też rozbitym bokserem, bo prawda, po nokautach niektórzy też kończą walki. Także no to, kurczę, jest wszystko w moim zasięgu. Ciężka praca, solidne treningi i szukam swoje szanse. Mam nadzieję, że to wszystko też przyjdzie w dzień na tą szansę, żeby zawalczyć jakiś pas. Mam nadzieję, że też ciężką pracą na to zapracuję i też promotorzy się przyczynią do tego, by mnie poprowadzić w tym kierunku i zgra to się w końcu w jedną całość i gdzieś się uda zawalczyć o jakiś pas. Jak widzisz, jak przewidujesz przebieg walki wieczoru podczas tej gali? Może nie walki wieczoru, tylko tej dla nas najważniejszej walki, czyli Krzysztof Głowacki, Steve Cunningham? No, boksuję swoją walkę, wygrywam ją oczywiście i od razu idę dopingować Krzyśka. No, trzymam mocno kciuki. Mam nadzieję, że Krzysztof wygra przed czasem i znokautuje go w pięknym stylu i znowu się zrobi o nim głośno. No, tak stylowo przewidujesz, że Cunningham może sprawić problemy główce? No, jest to niewygodny zawodnik, ma długi zasięg ramion, bije też dużo ciosów. Ostatnio też dał niezłą walkę, co prawda remisową, a w zasadzie była anulowana z tego względu, że przeciwnik był na dopingu. Także no, nie jest to byle jaki zawodnik, bardzo doświadczony. Także no też na pewno przygotuje się, jest to walka o pas, będzie chciał go odebrać. No, mam nadzieję, że pas wróci i trzymam kciuki tu za Krzyśka, żeby pas wrócił do Polski i nie widzę innej opcji.
Dzięki.